Siemano kochani, dzisiaj trochę inny odcinek. Wczoraj wieczorem spontaniczna decyzja, kumpel się do mnie odezwał, czy pojadę z nim na granicę polsko-ukraińską, gdzie podobno czeka mnóstwo ludzi, mało tego, jest tam ktoś od jego znajomego. Nie wiem dokładnie jeszcze kto i kogo zabierzemy, ale mam pożyczonego busa, nie chciał jechać sam. Ja oczywiście długo się nie zastanawiając naładowałem baterię, spróbowałem się przespać, no i zaraz wsiadam do busa. Jedziemy, chcę udokumentować ten dzień, jest to część życia za film dzisiaj, także ruszam w drogę, zobaczymy co uda nam się, komu uda nam się pomóc, jak uda nam się pomóc, wziąłem jakieś najpotrzebniejsze rzeczy, no i jedziemy, bo szkoda czasu. Czyli nie jedziemy na granicę, chociaż nie wiadomo, jeszcze zobaczymy, ale jedziemy do Przemyśla, ponieważ tam przyjechał... Ogólnie plan był taki, żeby jechać po kogokolwiek, ale jak rozgłosiłem, że jadę, to znalazła się pani z dwojgiem dziewczyn znajomych i czekają już w Przemyślu po iluś tam godzinach jazdy pociągiem w jakichś dramatycznych warunkach podobno. No bo pewnie ich jest tam, wiesz, w chuj, nie? Więc jedziemy po nich, a ona ma jeszcze ogarnąć kogoś, bo mamy jeszcze miejsca. Mamy razem sześć, znaczy nie, jeszcze siedem miejsc. Siedem miejsc mamy, nie? Busa pożyczyłeś w ogóle od znajomego. Tak, busa pożyczyłem od kumpla, dzięki Tomek. Paliwo swoje, ale jak rozgłosiłem na grupach różnych znajomych, to każdy przelał po dyszce, także mamy nawet kasę na paliwo. No i na wodę. Wodę mamy, więc jedziemy. Ja jest kartka, kurwa. Czyli co, maksymalnie 30 litrów? 30 litrów. Tam jest jeszcze stacja. Maksymalnie można zatankować 30 litrów tutaj akurat na stacji. Ze względu na to, że wszyscy rzucili się na te paliwo, powiem wam naprawdę, śmiech na sali, nie? 500 litrów. Zawieziemy ich do żor, ale... Coś tu mają pozałatwiane już chyba. Pozałatwiane jest, aha, dobra. W razie czego na pewno tam by się znalazło na Facebooku coś, nie? To w drodze powrotnej zobaczymy. Apel prezydenta Przemyśla. Posiadamy absolutnie wszystko. Prezydent apeluje, żeby wstrzymać się z dowożeniem pomocy do jego miasta. Pomoc, którą chcecie przywieźć do nas, będzie za chwilę potrzebna w zupełnie innych miejscach. Przemyśla do medyki jest 21 minut. Także zobaczymy, no, jak będziemy... Co tam się będzie w ogóle działo? Czy ma sens jechać na granicę? Zobaczymy. O, to jest luz. No oni są jeszcze w pociągu? Oni są w pociągu przed granicą jeszcze. Putin tymczasem straszy świat bronią atomową. Rosyjski przywódca nakazał wczoraj postawić się siły odstraszenia w stan gotowości. Pierwsze samochody wypełnione paczkami ruszyły już z Krakowa do Lwowa. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych wśród ukraińskich cywilów. Dziś, w piątym dniu agresji Rosji na Ukrainę, odnotowano już 102 ofiary śmiertelne. Łączenie GPS zostało zerwane. A? Słuchaj, oni przeszli, ukraińsko kontrola przeszli. A? Do każdego pociągu podszedł tam pogranicznik, robili kontrolę, no i to przeszli. Teraz muszą czekać, aż na polskiej stronie się zwolni miejsce, to padą 2-3 godziny i dopiero na polskiej stronie ich odprawią. Dziesiątki osób zginęły, setki odniosły obrażenia w wyniku zmasowanego ostrzału Charkowa rakietami Grad przez siły rosyjskie. 16 ofiarach śmiertelnych i 45 rannych wśród ukraińskich dzieci. Półtorej doby to i tak okres dość krótki, jeśli chodzi o przekroczenie granicy w medyce. Obecnie średni czas oczekiwania dochodzi tam nawet do 48 godzin. Żorski artysta tutaj. Pamiątkę zostawił. Abonent chwilowo nie...
Dotarliśmy do Przemyśla. No i co, czekamy na info, jak tam sytuacja z tą odprawą. Zastanawiamy się, czy podjechać jeszcze do Medyki, ale podobno nie jest tam łatwo się dostać, więc myślimy, czy to ma sens. Zobaczymy, jak tylko czasowo nam to wyjdzie i czy w ogóle będzie kontakt, bo tak się teraz zastanawiamy, na przykład, czy jak się im rozładuje telefon, to czy będą mieli gdzie naładować, ale ciężko powiedzieć cokolwiek. No, jak tam? Dali, czekają. Jedziemy do tej Medyki zobaczyć, jak sytuacja. No, chociaż policja za bardzo nie chce tutaj wpuszczać. No ale spróbujemy. Nie chcemy tam, broń Boże, robić sztucznego zamieszania, ale właśnie w radiu mówią, że w weekend było dużo więcej wolontariuszy, bo wiadomo, każdy miał troszkę więcej czasu, a teraz troszkę ich brakuje i takich osób, które no, chcą przewieźć tych Ukraińców gdzieś dalej, w głąb kraju. Także no, mamy nadzieję ciągle, że nasza pomoc się tutaj przyda. Tutaj przy Tesco takie miejsce jest, gdzie wszyscy właśnie się zbierają i odjeżdżają. Ci, którzy przyjechali po kogoś, czy Ukraińcy, którzy po prostu chcą dostać się gdzieś dalej w głąb Polski. To będzie trwało i trwało. No, może. W jakim celu, panowie, chcecie wjechać? Dobry. Cześć, z pracy, tak? Pół miliona uchodźców uciekło już przed wojną na Ukrainie. 280 tysięcy z nich trafiło do Polski. Niech pani zaczeka chwilę. Tu pani jedzie na szkołę. Tam są ludzie, którzy chcą, czekają. Podobno bardzo dużo osób czeka tak na granicy. Szkoła w Tów? Tak, tutaj. No, no dobra, to my i to tam też możecie wodę zostawić, nie? Dobra. To zawińcie sobie i jedźcie za panią. Tu jedziemy za tą panią. Dzięki, spokoju, życzę i powodzenia. No, cześć. Powiem ci, że młyn. No, też chyba mnie to czeka, że tu przyjedziemy. A skąd wy? Ze Śląska. Patrz, widzisz, te auta wynajmują. No. Co to jest? Nie wiem. To jest auto, to firma, która wynajmuje auto. I co? I wrzucasz kasę i wypożyczasz sobie furę. I ta firma, czy tam w internecie udostępniła 1000 sztuk samochodów, że kto chce, to może sobie auto nieodpłatnie wziąć i jechać przykładowo tu po kogoś, nie? I widzisz, gość już... No, widziałem. Jechał. Nie pamiętam, jak się nazywa firma, ale widzicie. Panek. Nie wiedziałem o takim czymś, także też mega inicjatywa. No, nam się tutaj wszystko zmienia dosyć szybko. Nie pchamy się już w takim razie tam do Medyki na granicę, bo po prostu nie ma aż takiej potrzeby. Ale jest tu, jedzie przed nami pani, tak jak chyba słyszeliście, ma która... ma takiego busa jak my, prywatnego. Tak, która ma prywatnego busa i jedzie z tej granicy właśnie do szkoły, ponieważ ma informację, że tam dużo ludzi po prostu jest, którzy szukają takiego transportu gdzieś dalej w głąb kraju, no i że ta woda też może się tam przydać. No, my nie kupowaliśmy nic innego, bo wiadomo, w każdej chwili w jakimś sklepie można jeszcze coś dokupić, także zobaczymy, co tam będzie się działo na miejscu i jak sytuacja. Miłość jest w ogóle policjantem, także było nam tutaj łatwiej troszkę się dogadać, bo wiadomo, że mają tutaj straszny młyn koledzy, ale chyba dobrze wyszło. Podjeżdżamy pod szkołę, no i zobaczymy, jak tu się sytuacja rozwinie. To można zostawić, natomiast jak będzie z ludźmi, to przekażę informację zaraz im tam na tą halę i będą szukać chętnych. Dobra, czekajcie chwilę, już zaraz przyjdzie gość i będziemy... To ja podjadę z tą wodą. No i to ty chcesz też kogoś zabrać, tak? No ja mam tylko samochód drogowy i samochodzie, nie? Mam czyste auto, ja tylko po to tu przyjechałam, ale w Przemyślu jest podobno... No my mamy trzy osoby z Przemyśla już ugadane, czekają w pociągu. I tam odprawiałem już drugi dzień. Godzin tyle trwa. Ale mam jeszcze trzy miejsca i też byśmy jeszcze kogoś wzięli w naszą stronę, bo nie chcemy na pusto jechać, nie? Znaczy wiecie co, teraz to jest w ogóle taki boom i rzeczywiście wszyscy jeżdżą. Zobaczymy, co będzie za tydzień, czy jeszcze komuś się będzie chciało. Dobra, możemy wyrzucić wodę tutaj w szkole. Jest generalnie jakby zamknięta brama, no i wiadomo, tu weryfikują kto, z czym i po co. Policjant powiedział, żebyśmy chwilę zaczekali i zapyta, powie skąd jesteśmy i zapyta, czy ktoś chciałby jechać w stronę Żor, w stronę Katowic. Tutaj jest spokojnie, nie ma dużego ruchu. Robię na długo? Nie, wrzucamy wodę i uciekamy. Już się robi takie coś, że wiesz, nie każdy też pewną część kraju chce jechać, wiesz, no, o co chodzi. Się, no. Dlatego informacja jest przekazana, czekamy na odzew. Z mamutami tak jedziemy do tego Przemyśla, no bo tam mamy te trzy osoby pewne, nie? Może ona kogoś tam załatwi jeszcze do kupy i tyle. Największym punktem przeładunkowym jest Przemyśl.
Dworzec i ulica Lwowska. Czekają na Lwowskiej... na pociągu, w pociągu Lwowska, czekają. Ale na Lwowskiej to byłeś? To jest nie, ten Tesco? Ta Lwowska to jest tam... Przy Tesco. No, tam no przejeżdżaliśmy przez to, nie? To tam jeździmy przez to. No bo wszystkie autobusy, które są zabierane z granicy, trafiają pierwsze na Tesco. Dobra, to jedziemy. Dziękuję, spokojnie. Dzięki. Przyjechali i... mają tu dobre warunki, no to też nie będą się śpieszyć, no bo po co? Nie? Ci ludzie tutaj nie chcą też jechać byle gdzie, więc gdyby się znalazł konkretnie ktoś, kto jedzie w stronę Katowic, no to jak najbardziej. Natomiast no jest to już tak, że wiadomo, tutaj są też całe rodziny, którym tu na razie dobrze. Przekroczyli granicę, są na pewno zmęczeni, chcą na pewno odpocząć, nie podejmować pochopnych jakichś tam ruchów i decyzji. Tutaj mają wszystko, co im póki co do szczęścia, a może bardziej do życia, jakiegokolwiek spokojnego potrzebne, więc my jedziemy jeszcze na tą ulicę Lwowską, tam gdzie przyjeżdżaliśmy koło Tesco. No i dotarliśmy na tą ulicę Lwowską spod Tesco, gdzie się to wszystko miesza chyba najbardziej. Peace talks are underway on the Belarusian border between the Russians and the Ukrainians. But as that is happening, I want you to take a look at this video. Jest tutaj dość dużo ludzi, ale dużo mniej niż wydawało mi się, że będzie. Nie wiem, czy to ze względu na to, że te autobusy są tu wpuszczane podobnie jak ten pociąg, na który czekamy, czyli przechodzą odprawę, a później nagle przyjeżdżają 3-4 autobusy naraz, żeby to właśnie rozładować. Nieważne, ważne jest to, że jest tu taka przyjemna atmosfera, powiedziałbym. Z tego co zobaczyłem, są ubrania dla dzieci, dla dorosłych, zabawki, jedzenie, woda, no wszystko to co jest najbardziej potrzebne, tak na już. Dużo telewizji, dużo mediów, co się chwali oczywiście zagranicznych. W ogóle jak wjeżdżaliśmy, to pani policjantka zaśmiała się, ucieszyła, że jesteśmy z prasy. Więc dobrze na to tutaj patrzą i to jest ważne, to mi się podoba. Nikt krzywo nie patrzy, że chodzę z kamerą i kręcę. Chociaż wiadomo, że też nie jest to zbyt przyjemne pokazywać te osoby, które tam no, w tragedii życiowej szukają sobie ubrań. No ale jestem tu jako dokumentalista i chciałem wam to po prostu pokazać. My tutaj myśleliśmy, że znajdziemy może też osobę, która z nami pojedzie, ale osoby. Ale na razie no, nie szukamy, że tak powiem, na siłę, ponieważ ta dziewczyna, pani, po którą przyjechaliśmy z dwiema córkami, dostała też informację, że mamy te 4 jeszcze miejsca. No i teraz nie chcielibyśmy takiej sytuacji, że ona znajdzie, może kogoś poznała w pociągu po drodze i nie chcielibyśmy takiej sytuacji, że teraz będziemy mieli tych ludzi za dużo i komuś trzeba będzie podziękować. Także czekamy ciągle na info, co z tym pociągiem, no bo niestety na razie nie mamy za bardzo kontaktu i żadnych informacji. Idę się trochę zagrzać, bo jest zimniej niż to wygląda w ten słoneczny dzień. Mamy wreszcie jakąś informację, że za pół godziny ten pociąg ruszy, ale podobno jest jeszcze jednak godzinę drogi będzie miał. No nie wiadomo, tam plus minus, tak czy inaczej jedziemy już w okolice PKP tu w Przemyślu.
No i pozostaje nam czekać. Zobaczymy też, jak tam się wygląda sytuacja. I też musimy właśnie być czujni, żeby przez przypadek nie zrobić psikusa polskiej firmie, która dokonała bardzo dobrej kolonizacji, odzyskania właściwie tych marek, które były przez chwilę w rękach, dłuższą chwilę w rękach rosyjskich, jak chociażby Żubrówka. Udało nam się wjechać pod samo PKP, no i teraz będziemy widzieć, co się dzieje. 10 wagonów, 200 minut. Musicie być przygotowani na 3,5 godziny, jak będzie w ostatnim. I nie ma opcji takiej, żeby wam puścili, żeby coś się działo, chyba że coś zdrowotnie. Czyli 20 minut na wagon mniej więcej. Jak jest kurde w 10 wagonie. No chodźcie z nami, bo my idziemy tam. Tylko musimy. Możecie z nami iść, bo to jest kawałek. Idziemy na drugą stronę. No. Boa, maravilha. As não bota aqui. Tá tudo bem, gente. Musimy poczekać, pociąg jedzie, zaraz wam przyjdziemy tu. To już tak pociąg jest? Zobaczymy. Za każdym razem przyjeżdża inny skład, wiesz? I to jest po prostu loteria. Patrz, tu taki króciutki stoi, to tylko 300. Tak się robi około 2000. Jakbyście sami szli, to myślicie tunelem, tam ulicą. Tu przejścia takiego typowego nie ma, nie? Straż Ochrony Kolei nam teraz właśnie bardzo pomogła, prowadzi nas pod pociąg. Niestety info jest takie, że każdy wagon, rozładowanie każdego wagonu z ludzi trwa 20 minut, w zależności od tego, w którym będzie wagonie, tyle będziemy czekać. To jest prawdopodobnie nasz pociąg. Tutaj przygotowane są wózki dla dzieci, zobaczcie. Dobra, czyli co, Miłosz, wiemy? Że nie wiemy, że kiedy przyjedzie pociąg? Że wczoraj miał być za pół godziny, a był za 4 godziny. Okej, to z nieprzyjemnych informacji. Dobra jest taka, że panowie ze służby celnej... Służby celnej, wymieniłem się numerami, jak coś będą wiedzieć, to mają dać znać, SMS-a napisać albo cokolwiek. Więc idziemy do auto, bo jest dosyć zimno. Tak jak widzieliście tutaj, przy samym przyjeździe pociągu jest dosyć dużo ludzi, służb, które będą to ogarniać. No i przede wszystkim dużo wszystkiego, znowu jakaś grupa wolontariuszy chyba idzie. Dużo wszystkiego, mam na myśli wodę, jakieś ciepłe rzeczy, mnóstwo wózków dla dzieci. To robi wrażenie, naprawdę. Wszyscy troszczą się o nas. Od piątku przyjęłam 14 osób. W tej chwili jest 9. A do kiedy będą, to trudno mi. Przepraszam, przyjechał pan. Gdzie jest pan? Proszę. Panie Bogu,
Poszedłem tutaj na tą główną halę dworca troszkę się przyjrzeć sytuacji. No jak mogliście zobaczyć, jest dużo wolontariuszy, młodych ludzi, co tak fajnie jakby łapie za serce, którzy sprzątają, którzy pomagają tutaj ogarnąć tą sytuację. Jest taka naprawdę spokojna atmosfera. Wszystkie służby, które tutaj są, już jak przechodziliśmy przez te perony, są tacy wyrozumiali, pomocni, nie ma jakiegoś takiego traktowania z góry. Naprawdę da się wyczuć taką atmosferę pomocy i przynajmniej starania się zachowania porządku, co na pewno nie jest proste, żeby skoordynować to wszystko. Na pewno tu nikomu niczego nie brakuje. To widać od razu na pierwszy rzut oka i to, co cały czas słychać w radiu, że wszędzie jest wszystkiego już raczej wręcz można powiedzieć za dużo. Ale tak jak powtarzam po raz kolejny, da się tu wyczuć raczej taką atmosferę jakiejś nadziei, bym powiedział. Mimo tego, że oczywiście no, są to też przykre obrazki. Ci ludzie musieli opuścić swoje domy, często też rodziny, rozstać się. No pewnie każdy tutaj człowiek to jedna historia. Idę, bo Miłosz dzwonił, że dostaliśmy takie nieoficjalne info od tamtych celników chyba, że za pół godziny wreszcie będzie ten pociąg. Zaraz ma być ten pociąg i powiedzieli, że odprawa będzie tam gdzieś po drugiej stronie budynku. No więc idziemy tam i będziemy czekać. Może weźmiemy auto, bo zimno się strasznie zrobiło. Tutaj po odprawie będą te osoby z pociągu wypuszczane wagonami podobno. Te dziewczyny, po które tu przyjechaliśmy, matkę z dwiema córkami, są w wagonie czwartym. Kompersy. Szukałem ciepłe koce, podejrzewam, kurtki. Wszystko co się da. No, jedzie. Wszystko odbywa się bardzo powoli, spokojnie. Najpierw wyciągają dzieci. Mniej więcej oczywiście tam z rodzicami. No, wzruszający bardzo moment. Nie powiem, że nie.
Te dzieci wyglądają na wystraszone, ale nie wszystko. Widać uśmiechy. Cieszą się, że wreszcie dotarli na pewno. Tutaj niektórzy przy płocie płaczą. Słychać raczej ukraińskie głosy. No na pewno są to duże emocje. Ja widzę, jak wyjdziesz z pociągu i pójdziesz w stronę wyjścia, to ja stoję zaraz za płotem i mam taką kartkę z twoim imieniem, szarą. Dobra? To wypatruj mnie zaraz, jak ten płot będzie. No, do zobaczenia. Co, dzwoniła? No. Coś, no. Że są w pociągu jeszcze, że najpierw małe dzieci wyprowadzają. Aż się wzruszyłem. Teraz jak te wagony się trochę opróżniły, to widać, jaki tam był ścisk. Widać było zaparowane okna wcześniej, ale wygląda tak, jakby wszyscy tam stali jadąc tutaj, a jest godzina 19, a jechali mniej więcej od godziny 19 wczoraj, czyli 24 godziny z małymi dziećmi. No, nawet nie chcę sobie wyobrażać, jak ci ludzie się czują. I jak szczęśliwi są na pewno, że wreszcie dotarli i są bezpieczni. Приїхали до Польщі, бо в нашій країні війна, мій чоловік залишився вдома, я тут, одна приїхала до подруги. У моєму місті Харкові зараз руйнуються будівлі, руйнується центр міста, руйнується все, вмирають люди, і там війна, реальна війна. Ми виїхали з Харкова в перший день, були взриви, вибухи. Потім, коли ми вже виїхали до Львова, я подзвонила до подруги, вона сказала, там почалося страшне. Ми дуже вчасно виїхали. І зараз я не знаю, що там трапляється, але мені пишуть друзі, що вибухи постійно, дуже страшно. Військові вмирають люди, і я дуже вчасно просто виїхала у четвер. Визволена від тих окропних русин. Дякуємо, нехай буде небо. Здоров'я і щоб була щаслива. Дякую дуже. Przed nimi ostatnia już kolejka do bezpieczeństwa, do wolności, jakby nie patrzeć. No tak, oni chcieli w jakieś wojny. Tak, nasze też jest uczestniczone. Tak, to moje dłuższe, to moje imianice. To było tak długo. Dlaczego tak długo? Ja nie znam. Trochę stajemy. Tak? Tak. No będziemy czekać tam przed wejściem, prawda? Są dziewczyny uśmiechnięte. Myśmy zmarzli przeokropnie. Jeszcze teraz ta ostatnia kolejka. Jakaś odprawa i możemy zabierać je do domu. Pani mówi na centralnym tak dalej. Да, я сейчас сфоткаю, вышел здесь. Дякую. Спасибо.
do the same thing if you're with Jeanette. Nothing. We've been traveling in freezing weather for the past couple of days. Mama! Maria! Pana proszę o zejście ze schodów. Przez te emocje i mróz pada mi bateria w mikrofonie, czego nie zauważam. My czekając, aż dziewczyny przejdą odprawę i wiedząc już, że są same w trójkę, pozyskujemy jakieś dwa numery do koordynatorek, które podobno zajmują się właśnie osobami, które szukają transportu. Ale mówią nam one, że w przeciwieństwie do tych poprzednich dni, dzisiaj raczej wszyscy mają już transport zapewniony z tego, co się dowiedziały. Więc wygląda na to, że zabieramy dziewczyny, które właśnie przeszły przez tą kontrolę ostatnią i bierzemy ich bagaże, pakujemy się do auta. Jeszcze raz upewniamy się u tych koordynatorek, że nie ma nikogo do zabrania. No i ustalamy z nimi, że w takim razie jedziemy z dziewczynami do domu. Od 5 rano. A macie ochotę w ogóle? To Magda, tak, ja już pytałem. Dobra, no. Dobra, no. No właśnie, to mówcie, to jak nie... To co, nie jedziemy? Nic na siłę, nie? Nie jesteście głodne? Ciepłego coś zjeść? Nie? Czyli do domu. Na pewno wracam do domu? Najwyżej na stacji coś. Dobra, no to jedziemy do domu. Mamy 4 godziny do domu, nie? Tam gdzieś potem staniemy, nie? I tutaj żeśmy byli od 5, nie? Jakoś tak, jak się ciemno zaczęło robić. No. No właśnie... Bo baliśmy się, no bo nam mówili, że nie wiadomo, o której ten pociąg przyjedzie i... Bo wczoraj jak przyjechał pociąg, to mówili, że będzie za pół godziny, a był za 4. A to jest tylko 100 km, nie? No. Z Lwowa tu 100 km. Jeden na drugą, w tym pociągu, że takie malutkie dzieci płaczą, taki 9 miesięcy, taki roczek, taki malutki, ja nie wiem, jak oni wytrzymali tak. No widzieliśmy, jak właśnie wysiadali. Dzieci płaczą, zmęczone, takie starsi jeszcze tam pociągu. No tak. A w pociągu ktoś w ogóle pilnował tak porządku? Nic, zero, nie? Widzieliśmy i oni pierwsi z pociągu, no, pierwsi się pchali, no. Tak. 9 osób nie żyje po ostrzale Charkowa, rakiety spadają też na Kijów. Okej, dziewczyny odstawione do nowego domu. Dziewczynki są pierwszy raz w Polsce. No a my... troszkę zmęczeni, wracamy do domu. Cali zdrowi. Było bardzo na pewno interesującą podróżą wybrać się tam. Zobaczyć na własne oczy. I przywieźliśmy co prawda tylko dziewczyny, ale plan minimum został wykonany. Dziewczyny były mega zmęczone. Nie dziwne, zaczęły podróż o 5 rano wczoraj, a właściwie już przedwczoraj. Jest 10 po 12. Mamy 1 marca. I nie miałem sumienia jakoś tam ich specjalnie zadręczać pytaniami. Nie chcieliśmy też ich pokazywać. Na pewno nie miałem na to ochoty. No ale trochę rzeczy nam opowiedziały. No i to, co przeszły, na pewno nie było łatwe, ale mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej. No i tyle. Nie będę się tu silił na jakieś tam głębsze przemyślenia. No ale jak podjechał ten pociąg, to tak się cieplej zrobiło, nie? Miły, na sercu. Także dobranoc i do zobaczenia.